powiem wam historię prezydenta Austrii, Klestila, któremu podarowano wielbłąda, prawdziwego, żywego wielbłąda, który po jego wizycie specjalnym samolotem króla Arabii Saudyjskiej przybył do Wiednia. Poinformowano prezydenta Klestila, że właśnie wielbłąd czeka na lotnisku. A mówi, co ma z tym robić, więc zaczęli nerwowo dzwonić do zoo w Wiedniu, ale zoo w Wiedniu powiedziało, że wielblądów ma dosyć, nie weźmie. Więc znaleziono zoo w Lińcu bodajże, gdzie wielbłąd okazał się oczekiwany, no i tamten wielbłąd był. No, ale jakie było kolejne zdumienie prezydenta Klestila, jak przysyłają mu po miesiącu rachunek za wielbłąda, no bo wielbłąd je, no i trzeba to opłacić. No więc on zwraca się do swojej kancelarii, mówiąc, że no, trzeba coś zrobić z tym. A kancelaria mówi, my nie mamy takiego przepisu. No, takiego funduszu na wielbłąda nie ma. Więc ten biedny Klestil do końca swojej prezydentury, a później, bo zmarł, później pewno jego żona, płacili za tego wielbłąda. Więc to są takie prezenty w drugą stronę.